Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Sobie poprawiam mikrofon, co nie, niewygodnie, dobra, mniejsza o to. Dobra, wygodnie, fajnie, dobra, czym się dzisiaj zajmiemy? Oj, trudne pytanie, co nie? Pewnie, że trudne. Dobra, pójdziemy tak, najpierw do... poczekajcie. Mamy teleporty do Montery, do Cape Dan, do Ardei i do Redok. Pójdziemy, porozmawiamy z Gelfordem, zobaczymy, może coś mam do powiedzenia jemu, co nie? Jakieś tam informacje o tym Masonie, co nie, tym buntowniku całym. Tak. Zobaczymy za chwilę. No już. Czy się jeszcze się nie wczytało? Wczytało się, dobra. Okej, gdzie on stoi? Tutaj? Aha, dobra, to jednak możemy porozmawiać, fajnie. To sobie zrobimy tę misję już dzisiaj. Myślałem, że to zrobimy, wiecie, kiedy indziej, co nie? Ale dobra, czytajmy, bo ja tego powiem wam w tych misji, znaczy tego... Szczerze mówiąc nie pamiętam, wiecie? Jak grałem jeszcze kiedyś. Pamiętam, jak przy tym, w tych modyfikacjach grałem kiedyś, ale... Nie za bardzo już pamiętam, wiecie, tego. No dobra, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. O, fajnie, widzicie, zrobiłem jedną mi... Czego? A, dobra, myślałem, że nie mogę z nim porozmawiać na temat tego. Wiecie, pokaż mi swoje towary. Dobra, tylko tyle? Serio? Dobra, nie będę nic sprzedawał. A co my tu mamy? Mapa wyspy Irdorat. Kurde, właśnie po co mi to? Po co mi ta mapa, co nie ta cała Irdoratu? To jest, powiem wam, porąbane. Po co mnie to, jak ja... Po pierwsze przecież mi to nie jest potrzebne, co nie ta mapa. Przecież... ta mapa była... Znaczy ta, nie wiem czy to było, czy nie było, przecież w, wiecie, w drugiej części Gothica, co nie? Przecież. Trochę to jest, powiem wam, dziwne, ale dobra, okej. Idziemy, którędy by było najlepiej pójść do tego Dominika, wiecie, tego najemnika, co Dominika najemnika. Ale mi się fajnie zrymowało, beka. Dobra, pójdziemy teraz, znaczy, którędy by pójść jak najszybciej, co nie? Poczekajcie, bo my wracaliśmy tędy. Poczekajcie, muszę sobie przypomnieć, bo za bardzo już drogi nie pamiętam. Bo są dwie drogi, co nie? Do Montery. Dobra, okej, wspominam sobie już. Dobra, okej, pójdziemy tędy i... A właśnie, co my mamy dla niego jako misję? Ale lagu... Kurde, czego się to muli w pieruny? No bez jaj. O właśnie. O jakich to kupcach? Sobie porozmawiamy z nim. Drogą na... Okradli... Te? Co tu robisz? No właśnie. Czekam na informację od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpieg... Miał dać... Te? I co jeszcze? Powiesz mi ciekawego? Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników utrudnia na... Niech so... Gdzie jest wasze miejsce? Dobra. A gdzie jest wasze miejsce spotkań? Na wzgórzu, na południe od Montery. No dobra, opowiesz mi więcej. Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników? Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci zaufam? To byłoby zbyt proste. Powiedzmy, że... Nie wiem. Okradliście pustynnych kupców? I to jak? Zanim jednak zaczniesz kombinować... Powiedz mi coś więcej o okarze. Szybko się... Ale żeś kurde... Powiedział, że... nic się nie dowiedziałem o tej okarze. Kurde... Głupie. Dobra, pamiętam kiedyś, jak grałem jeszcze, wiecie... O, paczki z bronią. A sobie z chęcią je wezmę. A co tam? Jak coś będziecie mnie gonić po całym świecie, Myrtany, co nie? A co tam? Pobawimy się w ciuciubabkę, tak jak w Wiedźminie było, co nie? Bawiliśmy się w chowanego. Pamiętam, kurde, kiedyś jak byłem jeszcze mały, co nie? Chodziłem do podstawówki.
czy tam w latach jeszcze, jak chodziłem do gimnazjum chyba, to było 5 lat temu około. Powiem wam, że ten czas szybko leci. Kiedyś się bawiłem w stanie wchowanego, pamiętam, tam jeszcze na podwórku, tam gdzie jeszcze wcześniej mieszkałem, co nie, tam nie szota, co nie, to tam było takie malutkie podwórko, co nie, ja tu tam większe, co nie, tam nie szota, co nie, jakie mam podwórko. Kiedyś przyjechała do sąsiadki taka, wy nie będziecie znać, ale powiem wam imię jej, Zuzia, co nie, ona z Warszawy pochodzi. Czy, no, Zuzia, co nie, mniejsza o to skąd, Warszawa, o, dajmy. Znaczy to jest z Warszawy, ale ona mieszka, nie wiem, czy to jest osiedle, czy to jakieś takie podmiasto może, nie wiem, taka Ursus właśnie, nie wiem, co to jest. Znaczy, bo nie wiem, co to w ogóle jest. Znaczy, powiedzmy tak, Ursus, co nie, to jest, nie wiem, czy to jest jakaś taka podmiastowość w tej Warszawie, nie wiem, bo Warszawa, jak wiecie, tam ponad milion ludzi mieszka, co nie? To jest, powiem wam, bardzo, bardzo dużo. Bardzo. I ona kiedyś tam, znaczy ona przyjeżdża do tej pory, co nie? Ona jest już w gimnazjum chyba. Wiecie, że ja sam nie wiem, jak ten czas poleci i w ogóle nie mogę policzyć. Ona jeszcze kiedyś była, wiecie, dzieckiem, co nie? Nie wiem, to było chyba może, ona była w czwartej klasie, czwarta, piąta może? Albo nawet może wcześniej, nie wiem, ja byłem w gimnazjum, to ona była, no, mniejsza o to, co nie? W podstawówce jeszcze, to tam pamiętam, z moją siostrą bawiliśmy się w chowanego z nią i jeszcze z, chyba z siostrą tej Zuzi, co nie? Tam, nie wiem, jak ona tam się nazywa, mniejsza o to, co nie? I kiedyś się właśnie w chowanego bawiłem. Powiem wam, że kurczę, kiedyś, kilka lat temu, powiem wam, że czy inaczej to wyglądało, co nie, niż teraz. Teraz powiem wam, ten kurde, w ogóle ten świat jest w ogóle, szczerze mówiąc, porąbany. Bo kiedyś, powiem wam, jeszcze byłem dzieckiem, co nie, i nie wiedziałem, co to jest na przykład, nie wiem, dajmy polityka, co nie, teraz to już tak, nie, tak mniej więcej wiem, co to jest, co nie. No, kłócą się o pieniądze, Korwin, tam, nie wiem, jak czy słyszeliście jakiś tam, znaczy jakiś tam Korwin, nie, Korwin, co nie, tam, Korwin, jakąś nazywa Mikę, co nie, imienia nie znam. Janusz, tak, Janusz, Janusze, kogoś tam, nie wiem, pobił? Powiem, że takiego czegoś wtedy nie było, co nie? Że się politycy bili? No, bez jaj. No, Trynkiewicz to jest kto inny, co nie Trynkiewicz, co nie? A ostatnio też o nim było głośno, co nie? Się ożenił z jakąś tam kobietą w tym psychiatryku całym, co nie? Powiem wam, że się zdziwiłem, się śmiałem z tego totalnie. Beka po prostu była. A teraz, teraz kurczę, biją się tym ci politycy, co nie? W ogóle to, kurde, ten świat jest, oj, schodzi na psy, powiem wam, w tych latach, znaczy w tym obecnym roku, co nie 16. A kiedyś, to powiem wam, było zawaliście. Pamiętam kiedyś wakacje, często czytałem takie, można powiedzieć, książki takie przyrodnicze, no przyrodnicze, co nie takie, opowiadające o tej, o kaszli, o tej, co ona podróżuje po całym świecie, Kaszlikowska? Kurde, teraz nie mogę sobie przypomnieć imienia, bo ja to dawno już czytałem te książki, co nie, też kilka lat temu. Chyba Kaszlikowska. Nie pamiętam już teraz. Mniejsza o to, wiem, że na K się zaczynało coś. Znaczy, to nazwisko jej. Ona opowiada, wiecie, o różnych miastach, gdzie ona była, co nie, gdzie podróżowała, na przykład tam były Chiny chyba u niej. Takie malutkie książeczki były, co nie, ja je przeczytałem w ciągu, znaczy chyba jedno w ciągu dnia przeczytałem, co nie. Bo kiedyś, to powiem wam, książki mnie wciągały, co nie, ale teraz powiem wam,
się zmieniło, co nie? Te moje, można powiedzieć, prywatne życie, co nie? Teraz mnie, kurde, czuję tam, ale powiem wam, że... ostatnio... tak sobie czytam kryminały, co nie? Ale nie wiem, kiedy ostatnio, kurde... chociaż przeczytałem stronę, nie pamiętam, już chyba z 2 miesiące temu. Coś... chyba w 2 miesiące temu, nie wiem, nie pamiętam już, powiem wam szczerze też. Ale kiedyś to czytałem bardzo, bardzo dużo książek, ale teraz powiem wam... kurczę... no, się zmieniło moje życie, co nie, więcej nagrywam, ale... powiem wam, że... też tak mało nagrywam, no wiecie, nagrywam pod rząd, co nie odcinki. Bo ostatnio przez te... można powiedzieć, przez... kilka dni nie było filmów, co nie, tam... z Wiedźmina, bo tam mi się myszka popsuła, co nie. Wiecie, miałem to wcześniej powiedzieć, ale no... Wiedźmina nagrałem jeszcze wcześniej, co nie, na zapas. Ale mi się tam skończył, co nie. I teraz nagrywam Gocika właśnie. Ale chyba tego Gocika będzie mało, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Bo to drugi odcinek nagrywam na zapas, co nie, już. Podajże? Pewnie tak. Dobra. Dobra. Właśnie. Wracaj do pracy albo z głosu. Dobra, zrobimy to misję, bo się rozgadałem, że hej. Aż się cały trzęs. Tak? Idź sobie, wariacie. To wzgórze nie jest... czyż? Ej, o co kaman? Dobra. Nie wiem, czy go mam zabić? Poczekajcie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale chyba go trzeba było zabić. Ale nie wiem. Dobra, może się nie rzuca na mnie, co nie? A mogłem, kurde, z nim porozmawiać jeszcze, ale nie wiem, czy on by chciał ze mną porozmawiać jeszcze, co nie? Że go pobiłem do nieprzytomności. No ale dobra, okej. Pójdziemy porozmawiać, znaczy, no, skończymy misję, co nie, u tego Otisa całego. Pamiętam, że przy nim imię jego się bugowało. Otis? Chyba. Wasze mi... dobry jest. Ale nie pamiętam, nie pamiętam już. Teraz nasza sytuacja... nie pamiętam już. Co? Nie wiem, wiem tylko, że ma... a my... rozumiem. Jezu, ja nie mogę z tego człowieka, nie wiem kto to jest, a... Jezu, nie mogę z nim. Dobra, okej, chyba tylko zrobimy 2 misje, co nie, bo przez te rozgadanie się moje to trochę... minęło tych minut, pewnie z kilka minut gadałem ponad. Ale dobra, okej, starczy już tego gadania. Bo mnie jeszcze gardło zaboli. A i tak mnie boli coś w środku, co nie, przy tych zębach. Ale nie się o to, co nie. I tak mało dzisiaj gadałem, powiem wam, w tym dniu obecnym, co nagrywam. To jest czwartek właśnie, materiał się pojawi w niedzielę. Tak, w niedzielę się pojawi, ale dobra. Przecież nagrywam te odcinki na zapas przecież. dobra. Idziemy teraz do Dominika. I porozmawiamy z nim. Kurczę, właśnie nie wiem jeszcze jednej rzeczy. Czekajcie, bo tu jest bodajże... jak ja pamiętam. Poczekajcie, tak. Tutaj jest jakiś... przejście do... tak, Trellis. Tu chyba jest jakaś... zębacz, o kurde. Niefajnie. O, niefajnie. Dobra, trzeba spierdzielać. No tu coś mamy. Weteran. O, właśnie. Tu mamy jakiś jeszcze, widzicie, gości. Fajnie. Dobra, okej. Nie wiem, co oni będą chcieli, kurde, do tych pójść. Pamiętam, weteran. Uspokój się, nie przychodź. Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem i walczę... aha. Za żula. I? Nie stoczyłem. Nie mogę się jeść. Ja nie mogę. Chrząszcza byś... wiele już ćwic... dawać? Tak, tak. Pilnuję, żeby... i świetnie. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza... dobra, nie... mnie ta rozmowa tak za bardzo nie interesuje. Co? Mówi naprawdę. To nie było. Jeśli... zastanów.
Zlikwiduj co? Ożywieńców? What the fuck? Bez jaj. Nie. Ale przecież to są... What the... Charles. Nareszcie. Myślałem, że nie wrócisz. Ale co ty chcesz od ciebie? Co ode mnie? Jest cholera. Co robicie? Właśnie. Zostaliśmy zaatakowani. Przybyli z około 30 wojownikami. Aha. Mogliśmy tylko i co? I co się stanęło tam? Świątynia Morasul? Nemora? Czekajcie, jak to się... przypomina mi się coś. Coś mi się kiedyś obiło o uszy. Tam jest jakaś chyba... Boże, świątynia. Nemora. Kurde, nie pamiętam już. Zaraz, porozmawiamy z nim. Każdy artefakt wykopaliska w świątyni muszą... Ktoś musi powstrzymać. Chciałeś powiedzieć. Aniby jak i na... Wiesz o tym, że ja też nie dam rady. A w Trellis? Nie, więc będzie Nemora. Kurde, Nemora. Jak? Nie wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. Właśnie. Cholera! A sądziłem, że można ci zaufać. Chodź tu, chłopcze. Ej no, oh, what the fuck? Hej ludzie! Walka! Ej, co ty stawiasz? Ej, ja tylko... Serio? O kurde, jak ja nie lubię tego atakowania, w piruny. Bracie! Uwaga! Hej! Niemożliwe! Staje się możliwe, ha! Widzicie? No odejdźcie! A wezmę, a co tam? Mam nadzieję, że nic się nie stanie, co nie jak... Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego, wow. Bezi, spokojnie, kurde. Dobra, teraz pytanie, Nemora tu... Czego? Nie mam żadnego zadania. Ej no. Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Czego tu... Dobra, się wkurzył na mnie. Dobra, idziemy stąd. Ja myślałem, że to są jacyś gońcy leśni. A właśnie, gońcy leśni to są bodajże w... Jak pamiętam, kiedyś. Czekajcie. Zaraz sobie muszę przypomnieć, tak mniej więcej. Gońcy leśni to są... zaraz, bo ja już za bardzo nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kurde, mapę chcę w piruna, nie. No kurde, właśnie o to mi chodzi. Gdzieś tutaj chyba są gońcy leśni, jak pamiętam jeszcze, tak nie... Co? Reputacji 45? Serio? Fajnie. Kurde, jak tu muli się czasami. O nie, dzik. Goblin. O, widzę, że tu jest ta... ta świątynia, co nie? W Nemorze. Ale o co to będzie chodzić w tej świątyni, to ja nie pamiętam już. Szczerze mówiąc. Czekajcie, tu są jakieś... O nie! Ja są Didy, ja nie dam rady z nimi. Nie mam mowy nawet atakowania z nim. Kurde, jaka muzyczka. Ja pierdzielę. Pierwszy raz słyszę ją. Serio. Dobra, dobra, idźmy stąd. Ja tu nie chcę na razie iść. Bo ja... Który mam w ogóle poziom? 14? Ej, tam nie dam rady. Ej, tam... Nie dam rady w ogóle. Z tymi gościami. Co nie? Wilcze ziele, dobra. Gdzie jest ten zębacz? O nie. O nie. O nie. O nie, gdzie ja wlazłem? O nie. O nie, jestem zgubiony. Dobra, idziemy, nie ma czasu. Znaczy nie ma atakowania z tymi zębaczami, bo te zębacze są za trudne jeszcze dla mnie. Ja jestem za słaby. No ale dobra, okej. Okay. Idziemy. Dobra, tu nie ma żadnego potworka, mam nadzieję.
Wilk, kurde, serio, wilki tu są jeszcze. Nie zabite. Nie fajnie. No tam kolejny wilk, no kurde. Ja pierdzielę. Dobra, idziemy, nie ma czasu do tego Dominika, kurde, bo kilkanaście minut już idę tutaj, co nie mogę trafić w ogóle. Tam mamy rozprówacza. Z rozprówaczem nie dam rady nawet. Nawet nie ma mowy. Nie. Tam mam nadzieję, że żadnych potworków nie będzie po drodze, co nie? Takich jak na przykład, no, dziki. Kropijce. Których nienawidzę w tej części. Znaczy... Kropijce. To tak można powiedzieć, co nie? Uwielbiam te potworki, co nie te kropijce, ale... W jedynce i w dwójce to w ogóle, kurde, pamiętam, nie mogłem w ogóle w nich trafić. A tutaj to jest w ogóle łatwiejsze atakowanie tymi brońmi, co nie, tymi broniami. Tymi, znaczy, mieczami, o, tak można powiedzieć, co nie. Krótko, a nie broń, znaczy, no, dobrze powiedziałem, mieczami. Znaczy, bronią, o, tak można powiedzieć, krócej. Miecz, broń, to są takie same wyrazy, co nie. Ale dobra, okej, idziemy. Jest w ogóle łatwiutkie te atakowanie, szczerze mówiąc. Widziałem. Dobra. Wciąż masz mi natychmiast oddać złoto albo... O, 400 sztuk złota zysku. Fajnie. Dobra, tu posprzedajemy bronie, tylko nie mam za dużo ich. Chochle się przydadzą podajże. Ale nie jestem pewny. Dobra, prześpimy się i przeteleportujemy się do tego, do Montery, bo mam właśnie ten teleport, fajnie. Dobra, gdzie to jest? Tutaj, do Montery. No dobrze. Stać! O, dzięki Bogu, kurde. A, chodziło o tego chyba. Tak myślę. O... Nie wiem, o kogo... O tego Trano chyba. Mam... Do... Zatrzymaj. O, dzięki za ten, jak to... za doświadczenie i za kasę, fajnie. Dobra, co my tu mamy jeszcze do... Dobra. Co tu jeszcze zrobić w tym odcinku? Kurczę, nie wiem, bo tu misji tych tyle nabrałem, że nie wiem, co wziąć najpierw. Urkras potrzebuje to dopiero w Silden? Zaraz. W Silden czy nie w Silden? Silden, dobra. A, dobra, to i to będzie z... W Silden? Czy nie? Te dwie misje? Chyba tak. A nie, w Trellis. Okej. Okay. Aha, strzały to będą w Silden, a to będzie dopiero w Trellis. To dopiero będzie... Czekajcie, tu jest Trellis. Aha, dobra, to dopiero... O, to jeszcze daleko. A Rocco to gdzie jest? Rocco to chyba jest tutaj? A, to jest ten niewolnik. Tak jest, dobra, fajnie. O, w montażu mamy 46 już? Dobra, tutaj muszę sobie przypomnieć, kogo jeszcze można... popytać się, wiecie, o tą misję, bo nie jestem pewny teraz. Sanford to chyba nie. Torek? Nie wiem. Poczekajcie, tu była jeszcze misja od... kolejnego asasyna. Jak on się nazywał? Gamal? Nie, Sobota. A. Witaj. A nie, Gamal to był przecież co tym. Kaidon. Zapomniałem przecież o talnym. Kim jesteś? Właśnie. Nazywa powierzony Sobota. Zadanie zapewnienia w tym mieście ciągłej obecności. Powiem wam, że ta nazwa jego, co nie, ten imię jego można powiedzieć, co nie, to powiem wam, jak kiedyś pierwszy raz grałem, co nie, to kurde...
bardzo duży świat był tej gry, co nie jak pierwszy raz grałem, co nie wyobrażałem sobie, jak ten Gothic będzie wyglądał i zobaczyłem, duża mapa. Śmieszne niektóre są te nazwy tych osób, co nie występujących w tej grze. W ogóle to są śmieszne niektóre, na przykład Sobota, co nie, to powiem wam, że nie wyobrażałem sobie takiego czegoś, co nie tych imion takich. Szkoda, że nie ma niedzieli. Potrzebuję komuś takie wszyscy do... Żaden... Dobra. Czego ci potrzeba? Mimo niezwykle chciał zakup... Okej, okay. Aha, ty chcesz... Potrzebujesz silnego wojownika, a... Sytuacja... Marik! Wiedziałem. Koleś, który ma teraz mojego niewolnika. Nazywa się Dan i jest gladiatorem. Rozumiem. No właśnie. Jeden z nich pracuje teraz... Marik przydzielił go tłustemu orkowi do sprzątania. To jednak... No dobra, zaraz przyniosę ci tych niewolników, co nie? Pójdziemy najpierw do tego Dana. Dan chyba wie już, co nie, na ten temat. Chyba mogę go sobie wziąć. Ale zaraz się spytam co do tego, bo nie jestem pewny. A właśnie, ej, coś mi tu kurde... Coś mi tu brakuje jednej mi, znaczy jednego dialogu z Marikiem na temat Ashtona. Ej, to trochę dziwne było, szczerze mówiąc. Zaraz. O Jezu, co? Mason? Mason? Zaraz. Trochę dziwne to jest, powiem szczerze. Co? A, dobra, wiem, to będzie Sanford, okej. Skoro tak twierdzisz, to cię zaprowadzę, chodź. Chodź. Dobra, chodź, niewolniku ty. Chodź, muszę cię zaprowadzić bezpiecznie do nowego twojego pana. Znaczy do tego pana, co ci... Do tego pana, co miał ciebie, co nie, ale... Ktoś ci ukradł, co nie? Albo sam sobie poszedłeś. To już tak może być. Dobry jest. Proszę. O, 1000 sztuk złota zysku! Wow! No pięknie, po prostu pięknie. Fajnie. Dobra, teraz do tego pójść. Przetoprudę. Nie mogę? Ej no. Nie, tego nie chcę na razie. A zaraz. Mogę... Co? Strażnik? O kurde. I dobrze. Pancerz... Co? Pancerz rycerza dostałem? Gdzie to jest? Nie ma? Ej, gdzie to jest, tak szczerze mówiąc? Pancerz... Nie ma. Ej no, bez jaj. Gdzie to jest? Co? O kurde. No dobra, masz. Dobra, chodź już. No. Zarobiłem tysiaka i oddałem tysiaka, co nie, w kilka minut, znaczy w kilka sekund nawet, można powiedzieć, co nie. No tędy, Jezu, ale ty jesteś kurde ciemny, jak nie wiem co. Ja pierdzielę. No dobra, 1000 sztuk do tazysku, fajnie. Lepiej odejdź. No, lepiej odejdź. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie chcę żadnych kłopotów, a? I co jeszcze powiesz mi ciekawego, niewolniku? A może chciałbyś dostać w pierdziel? No. Ej, o właśnie. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik Kochor. To wazeliniarz. Ciągle siedzi w tył. Jego zdolności przywódcy. Każdy tu dba o... Nie przepada za... Powiem ci to, co powiedziałeś o nim. Dostaniesz... Nie wiem, nie powiem gdzie. Gladiator Dan. A jakże inaczej? No dobrze. Dzięki! Sam. Tak. Tak. No cóż. Wow, fajnie. Wow, 200 sztuk złota zysku. Wow, fajnie.
Dobra, a porozmawiamy sobie z nim do końca, co nie? I nie jest to łatwe, gdy wszystko idzie gładko. Dobra, nie będę pomijał już. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast... Ta i co jeszcze? Potrzeba ci czegoś? 15 worków pszenicy z farmy zboża na północy. I to szybko. Jak sądzisz, co tu się zacznie dziać? Jak... Nie wiem. Czego ci jeszcze? Nie uwierzysz mi. Dobra. Po co ci mleko? Jeszcze co? Jeśli chodzi o... To pocieszające. Ja? Jak to nie... No kurde. O, dzięki. I jeszcze przydałby się... młot? Nie wiem, nie jestem pewny. Młot kowalski, a sobie kupię jak coś. Dobra, chyba wszystko będzie już tak mniej więcej do... Dobra, z kim można jeszcze tu porozmawiać, bo ja już sam nie wiem. Czy jak lojalni są wobec orków ich najemnicy? Kurde, gdzie to jeszcze są, bo ja tu nie widzę ich. Sanford? Kurde, to jest trochę dziwne, dlaczego nie mogę porozmawiać na temat tego Masona, co nie całego. Z tym Marikiem, to trochę dziwne jest, powiem wam. Bardzo dziwne. Dobra, to tak, przyniesiemy mu te... O, ktoś tu przylazł do nich, widzę. Cóż to przylazł? Czego się cieszysz, jak głupi, kurde, do sera? No bez jaj. Rzezimieszek, wow, fajnie. Ten to, kurde, najlepszy, atakuje. Serio? Serio, wy macie takie problemy z tymi... Z tymi gośćmi? No bez jaj, kurde, ludzie. Bezi wszystkim pomoże, pewnie. No oczywiście, jak mu się zechce. Szczerze mówiąc. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Ktoś tu... Słyszałem przed chwilą, ktoś tu... jak to? Boże. Broń w... Znaczy odłożył albo wyjął. Słyszałem przed chwilą. Ale mogę się mylić. Chyba. A zaraz zobaczymy. Zniewolony pastuch. No tu są bandyci. A, to są ci bandyci chyba co zabrali te worki. Okazałeś. Pięknie. Workowie? Serio? No atakujcie go. Ale to było łatwe. Wszyscy? Jeszcze nie? O Jezu. Ile was matka tam jeszcze ma? Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? A jak? Oczywiście, kto by pomyślał? Dobra. No, odejdźcie. To za śmiecie głupie. Odejdź. Dobra, worek pszenicy mam tutaj. Tu jeszcze bodajże jeden był worek. Czy nie? Tutaj mamy worki. Kolejne. Cztery mamy już. I chyba... Co? Co ty do mnie mówisz? A chcesz dostać ci śmieciu ty? To żeś mi tu powiedział do mnie teraz? Przed chwilą? Ja nie żartuję. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tutaj mamy jakiś worek pszenicy, mamy... Zaraz, gdzie są te beczułki mleka? Mleko jest tutaj? Nie, nie ma tutaj mleka, dobra. O co chodzi? Ty też chcesz wracać? Zwolni. Więc jeśli nie będę... A niech, najpierw pokaż na... Nie bo... Tak, nie dość, że ten cały Marik ciągle siedzi mi na karku. Ta? Powinny... Słuszna uwaga, albo wykończ... Co z buntownikami? Royaliści ukrywają się w górach, albo kręcą w okolicach Montery. Buntownicy nie stanowią poważnego zagrożenia. Bardziej mnie martwią złodzieje przychodni. Coś... Przestań się obijać. To orkowy najemnik, podobnie jak ja. No coś ty, ale fajnie, no, kurde. I siedzi w monterze. Powiem wam, że... Dobra, za chwilę. A nie robili na co im przyjdzie ochota.
chciał. Jezu, ja. Ile jeszcze będziesz gadał? No, dobra. Kurde, powiem wam, że mi się ta zbroja bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta zbroja, szczerze mówiąc. No kurde, nie potrwa. Podoba mi się ta zbroja, kurde. Patrzcie, gra wygląda full HD, wow. Fajnie to wyglądałoby. Jeśli podoba, teraz jest na twoim. Chcesz... Czego się cieszysz ze mnie? Czego? Chcesz oberwać, to zaraz oberwiesz ode mnie. Serio ty? Jezusie. No kurde. Teraz mnie wkurzyłeś totalnie, gościu. Ja pierdzielę, dlaczego ty tylko tyle kasy masz, no bez jaj. Ja pierdzielę. Dobra, tu mamy Rufusa. Tu mamy... Tu gdzieś dzik bodajże był, jak pamiętam. Kiedyś. Nie ma tego dzika? Ej no. Mam dzika. Znaczy jest dzik, mamy dzika. Dobra, idziemy stąd. Znaczy... Idziemy stąd, dobra. Pytanie jest teraz takie... Ja to wiem, gdzie to jest. Chyba cały czas prosto trzeba iść teraz. Tak, tylko tu kurde chciałbym... Oj. Daleko od zębaczy, bo ja zębaczami jeszcze nie chcę atakować za bardzo, co nie? Kurde. Dobra, tam mamy... Kurde, drugi zębacz, trzeci zębacz, no bez jaj. O ludzie. Zobaczył mnie, jak będę się skradał do niego? Kurde, wolałbym, żeby mnie nie zobaczył. Co nie? Kurde, zobaczył mnie, skur... O Jezusie. Ty słaby jesteś, dobra. A ty 10 poziom masz. O kurde. Pięknie. A, wy nic nie mata. A nie, macie coś. Czego nie mogę tego drugiego wziąć? Się nic nie wziąłem od niego jeszcze. Łeb ci urwę. Monty! Kurde, jak się nazywa? What the fuck? Serio? Kurde, ale żeś... O Jezu, więcej was matka kurde nie miała? Ja pierdzielę, ale tych... O Jezusie. Gdzieś ty polas, kurde, Monty. Pięknie. Jaki dźwięk, kurde. Rozbrajały mnie te dźwięki tych niektórych bandytów, taki taki jakby, o słyszycie? Jakby jęczył w piruny. O kurde, ale żeś mnie ciaknął. Jaki dźwięk śmieszny jest tych gości. Serio. Mi się to najbardziej podoba, powiem wam szczerze. Dobra, zobaczymy co ten Monty miał. O, list do, co? List do Ortegi? O kurde, ale beka, mamy kolejny list. No, powiem wam, że się zdziwiłem aż. Prześlijcie posiłki. Musieliśmy oddać nasz obóz w jaskini. Jeśli tak później będziemy zmuszeni do ewakuacji. Podaczy nie marli, tak? Nie umarli. Przysporzają nam nie lata problemów. Nie mam pojęcia, jak zdołali tu przyjść z Goty. Aha, Monty. Oddziały rebelianckie niedawno maszerowały w kierunku Goty. Ten siłek z zasadku też z nimi był. Co? Tego ostatniego nie rozumiem za bardzo. O co kaman z nimi? Kurde, tylko nie laguj, nie laguj. No kurde, co ty robisz? Uuu, trzech na jednego. O kurde, nie! Nie, proszę, tylko nie to. Ojej. Chodź tu. Kurde, frajerze ty. No, atakuj go. No. Kurde, co ty robisz? No bez jaj. Ej, no bez jaj. No właśnie, o to mi chodziło. No, elegancko. Elegancja Francja. Dobra, gdzieś, gdzie tu jeszcze są jakieś, nie wiem, coś. O, złodziejaszek. Dobra, tu mamy kolejną tą... roślinę leczniczą, tak? Pewnie tak. Dobra, oni mają jakieś bronie? Jakieś łuki? Nie mają, dobra. O kurde, aj, za dużo ich tu jest. O kurde, shit, oh shit. No idź! No co ty... Ej! No gra mi się zawiesiła, dobra. Okej, mam. Kurde, bez jaj.
Dobra, 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 spierdzielamy stąd. Kurde, nie, 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 nie! Wow, what the fuck, ledwo, ledwo! What the fuck, nie! O kurde, ledwo! Dobra, jakoś dałem radę, powiem wam szczerze. Dobra, co my tu mamy jeszcze do zjedzenia? Mięso? Kurde, mięcho mi się kończy powoli. No dobra, okej, ścierwojadów jest dużo, co nie? Dobra, spierdzie... O kurde, nie atakuj mnie, głupi, bruda, głupi... O Jezusie. Jednak ta walka trudna jest, szczerze mówiąc. O nie, 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 nie. Kurde, pierdzielaj, głupi. Kurde, aż żeś mnie zaatakował teraz. No nie, bez jaj. O kurde. Pięknie. A gdzieś ty polas? Haha, widzicie? Widzicie? O kurde, tam kolejny zębacz jest. Daleko od zębaczów. Na razie nie chcę kolejnego poziomu co nie wbijać. A chyba mamy już. A jak? Co? Już 34 punkty mamy zdolności? Znaczy punkty nauki? Kurde, dużo. Bardzo dużo. Nie wiem, czy to wszystkie te zabite bandyci. Chyba wszyscy. Jakby coś było nie tak, to by było przecież jeszcze do zabicia, co nie z kilku. Przecież co nie. Dobra, czekajcie. Żeby nie marnować miksturek, to sobie zjedzmy surowy udziec z dzika. A coś mamy jeszcze oprócz tego? Nie, woda. Nie, albo jajo sierwojada zjem. A niech tam... Niech tam, kurde, zużyje to. Po co mnie to? Dobra. O, zdolności łowieckie, fajnie. O, fajnie. Co tu jeszcze mi daje? O, max siły życiowej, oczywiście. Nie, to... O, ziele królewskie, fajnie, życia będę miał. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czekajcie, coś tu widziałem przed chwilą. O, mam, na co się przyda przecież, co nie? O, 110 aż, fajnie. Coś ja tu widziałem jeszcze oprócz tego. Max, o, wytrzymałości. Ale wytrzymałość... mało mi się przyda, co nie? Ale też coś, co nie? Gdzieś tu widziałem przed chwilą, kurde... nie ma tego? Czy ja to zużyłem już? Chyba zużyłem. Dobra, wracamy już do tego miejsca. Te beczułki mleka to chyba są na tej drugiej farmie, co nie? Tej bliżej tego miasta. Chyba tak, na to wygląda, że tak. Ale zaraz... O, co to robi dzik? Dzik jest dziki, dzik ma zły. Dzik ma... Ale słaby dzik, jeju, serio? Ja pierdzielę. Kurde, na dwa hity mam go już. Fajnie. Zaraz niedługo będzie na jednego hita, co nie ten dzik. Jeszcze troszkę i będziemy mieli lepsze bronie niedługo. No dobra, na razie pójdziemy tutaj, porozmawiamy z tym Elberem całym. Z tym takim szefem tej farmy, co nie? O właśnie. Nie musisz się już przejść. Nie mów. Nie. Nie chciałbyś. Już to. Dostanie. Co? Zabierz, chłopcy, na... Okej. Okay. Wow, 1500 złota. Wow. Fajne. Serio złota nie masz? Kurde. Dobra, przejdziemy się. Nie będę już używał tych teleportów, co nie? Po co? Blisko mamy, co nie? Tych teleportów. Dobra, ile mamy w ogóle już reputacji? 53. No dobra, fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, bierzmy te mleko i skończę odcinek zaraz, bo już długo trwa nawet. On chciał 5 beczułek, co nie? To tutaj mamy 2. Tu mamy 3. I tam chyba 2, co nie? Czy nie? Nie ma. I tu chyba 2 będzie. Tak? Tak jest. Dobra, mamy wszystkie. Fajnie. Dobra, i oddałem mu, co nie? Co? Na razie nie będę sobie gadał z tym Denisem. A może z nim porozmawiać? Nie, na razie sobie damy spokój z nim. Do rozmowy. No dobra, to miało być do Sanforda, tak? Dobra. Okej, chodź tu Sanfordzie, drogi. Oto twoje mleko. Jesteś naprawdę dobry. Nie. W takim razie... Co?
Oto twoja przykład. Dobrze. Tak będzie. Ale potrzebuję jej 15 worków. Co? Jak? Czego nie wziąłem jednego worka? Aha, to jeszcze jeden worek potrzebny jemu? Po co mu tyle? Kurde. Dobra, sprzedam mu broń i widzimy się w kolejnym odcinku przecież. Nie będę już tam szedł, co nie wiecie. Aha, wartość, dobra. Czekajcie. Każdy ma swoje problemy nawet. Kurde. Tak, zrobimy i to sprzedamy mu. Dobra, tak i tak. A czekajcie, 4,5. Aha, to będzie dużo kasy, to nie, na razie damy sobie spokój. Sprzedamy mu tyle i tyle. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!